Dlaczego między wami jest tak mało czułości? Mówię o tym pocałunku na wizji. Między innymi. Ale co to znaczy mało czułości? Możesz to rozwinąć, bo no, chętnie się do tego odniosę. No mało się, tak jakby więcej tej czułości widać pomiędzy innymi parami niż wami. Aha, ale gdzie to widziałeś? Słucham, na parkiecie, gdzie? Że Sylwia na przykład zostaje. A nie widziałeś, jak się sama przytulaliśmy na parkiecie? Ale kiedy? Jak podczas tańca? Jak były kamery? A, podczas tańca, ale mówię poza. A, no poza, znaczy mi się wydaje, że no. Znaczy, ja bym mogła coś takiego wytłumaczyć. Ja na przykład nigdy w życiu nie byłam ze swoim partnerem tanecznym, bo uważałam, że to jest najgorsze, co może być. I czasem powiem wam, że jest łatwiej współpracować z obcą osobą, robić tańce towarzyskie. Taniec towarzyski bardzo zbliża, potrzeba bliskości, przytulenia, bycia przyjaciółmi. I uważam, że pary stworzyły takie związki przyjacielskie. Nam jest troszkę trudniej, nie ukrywam. Poczekaj, nam jest troszkę trudniej i powiem wam, że między nami jest bardzo dużo emocji. I cudownych, i negatywnych. Jest dużo spięć, ale tych cudownych emocji nie będziemy pokazywać. Nie, jakby jesteśmy oboje przeciwnikami obściskiwania się na oczach ludzi. To jest po prostu niesmaczne, ale jakby nie potrzebujemy tego udowadniać na wizji, bo uważamy, że wtedy to byłoby sztuczne. Dokładnie tak. No ja od czasów pamiętam jeszcze chyba nawet podstawówki dalekiej i wczesnego gimnazjum, kiedy to pierwsze pary się klarowały i oni siedzieli, się obściskiwali, im dłużej, tym lepiej, tym znaczy, że byli bardziej razem. Ja uważam, że związek nie polega na tym, że my będziemy się przy was, czy przy nich, czy przy kimś innym obściskiwać, tylko polega na tym, że będziemy się nawzajem jakby ładować, tak? Będziemy sobie pomagać. To, że jedna czy druga strona, mówię o jednym portalu czy drugim, będzie niezadowolona, że jest mało albo sprowokuje nas pytaniem, że jest mało, to no niestety, ale ja nie będę na to patrzył. Ja patrzę na to, co jest dla nas dobre, a nie dla ludzi, którzy widzą to, co zostaje im pokazane. Dobra, znamy się, lubimy się. Tak jakby chodzą plotki, że w niedzielę masz ogłosić, że się rozstaliście na Instagramie. Ja? Tak. Ja? A skąd masz te plotki? No tam z produkcji. A, no to w takim razie musicie to razem jeszcze raz rozmówić, bo nie wiem, jaka jest sytuacja, o jakiej sytuacji mówisz. Czyli jesteście tak razem. Tak, znaczy ja zaczęłam... jesteśmy razem kom. Ja jeszcze zadam jedno pytanie. Czy tak. Czy komu? Wam. O, no. Widzą Pomponika, Interi. Czy nie mamy lepszych, jakichś takich bardziej interesujących tematów niż to, czy jesteśmy razem, czy nie? Czy kogoś naprawdę to interesuje? Wy naprawdę żyjecie naszym życiem? Jeszcze? Po roku?